To jest kości szybka wrzutka. Dziś gramy w bardzo nietypową grę. Jest to gra Fossils od KTBG. Gra, w której będziemy na wykopaliskach wydobywać, jak tu widzicie, takie kości specjalnym tu chwytaczkiem. Kości te będziemy umieszczać u siebie na planszecie, a następnie będziemy je przekładać na dinozaury, które staramy się aktualnie odkryć. Jeśli mam jedną kosteczkę na takim dinozaurze i go zaliczę, to dostanę punkty, które się tu znajdują. Ale jeśli będę miał wszystkie kości, które aktualnie ten dinozaur, z których się powiedzmy składa, no to wtedy dostaję perfekt punkty, czyli w tym momencie dostanę punktów 13. Takiego dinozaura sobie odkładam do moich zaliczonych, bo na koniec gry będziemy dostawać jeszcze punkty zasety. Ale do tego wrócimy na końcu filmiku, bo co tu w ogóle mamy? Mamy tak, wykopaliska z takimi tu fajnymi płytkami. Na tych płytkach mamy różne symbole. Mamy podział na piasek, glinę i kamień. I będziemy je musieli przesuwać, a następnie wyrzucać z planszy, żeby odkryć kolejne miejsce wykopalisk. I tak, w grze będziemy mieli cztery akcje, cztery punkty akcji do wykorzystania. Jak widzicie, przesunięcie piasku kosztuje jedną akcję, gliny dwie, a kamienia aż trzy. Oprócz tego będziemy mogli pobierać Kosteczki wapienne, które są, powiedzmy, taką walutą w grze. Poruszać się ludzikiem, wracać na wykopaliska, bo możemy się też spychać. A także będziemy wydobywać kości. Aby wydobyć kości, to w zależności, jaką kość chcemy wydobyć, to tyle właśnie kostek musimy zapłacić. Chyba, że wydobywujemy, wydo... chcemy, chyba, że wyciągniemy młoteczek. Wtedy koszty nas to zero. I za taki młoteczek od razu zdobywamy sobie jedną. Z tych zdolności hmm. możemy zdobyć maksymalnie trzy. Przy czym pierwsza jest powiedzmy, jakby darmowa, a każda kolejna zakrywa nam punkty, które normalnie dostaniemy na koniec gry. Jeśli nie, będą one właśnie zakryte. Następnie, jak już wykonamy wszystkie swoje akcje, to zakoski, które zebraliśmy, patrzymy jakie są symbole i możemy zakupić sobie albo karty narzędzi, które poza tym, tą pulą akcji pozwalają nam coś jeszcze zrobić, albo zasoby, czy to punkty, czy to. Jakieś kości. Na końcu samym, jeśli mamy jakiekolwiek kości, które możemy przypisać do dinozaura i mamy wolne pole, bo dinozaura może mieć tylko jednego, no chyba że z tych złości będziemy mogli mieć dwa, wybieramy sobie jakiegoś dinozaura z dostępnych, przydzielamy mu tą kość i gra przechodzi na kolejnego gracza. Co ciekawe, kostki, zawsze mamy cztery tutaj w miejscu. Kart wydarzeń to jest taki nasz licznik. Mamy zawsze trzy karty wydarzeń, na które kładziemy tyle kostek, ile jest graczy. Za każdym razem, jak kostki pobieramy, bierzemy stąd. Dopiero kiedy tu zabraknie, to dobieramy jeszcze te. Ale w y, turze gracza, gdzie stąd kostki zostały usunięte, po wszystkich jego akcjach odkrywamy kartę i czytamy wydarzenie. Aktualnie mamy wydarzenie mówiące nam o tym, że kamienie są mi mi miękciejsze. <grych> i możemy je usunąć za dwa punkty akcji, nie za trzy. W momencie, kiedy zniknie ostatnia karta, po raz ostatni uzupełniamy te kosteczki i wtedy, kiedy one już skończą się na dobre, gra kończy się. I tak, będziemy dostawać punkty za te tu odkryte pola, za poszczególne kości, jakie nam zostały nieprzypisane we wartości, którą tu mamy pokazaną. Następnie będziemy sprawdzać, czy mamy po 3 i więcej danego symbolu na dinozaurach, które udało nam się zebrać. I wtedy dostaniemy odpowiednie punkty. Następnie patrzymy w każdym, który gracz miał przewagę i on dostanie 3 punkty za każdą przewagę. Możemy dostać aż 12 punktów, jeśli zbierzemy wszystkie symbole. Oraz coś, czego tu nie pokazali na planszecie za każde dwie kostki, które nam zostaną dostaniemy także jeden punkt do tego policzamy punkty z karty i tyle bardzo ciekawe jak grę się w ogóle rozkłada bo wrzucamy losowo tutaj te kości w otwory mamy taką fajną zasłonkę przykładamy, musimy ten trochę począć następnie to co tu jest torem punktacji z drugiej strony jest taka szachownica, obracamy to Wsuwamy w szczelinę pomiędzy tym a zamknięciem i zaczynamy ustawiać te klocki. Następnie, tym tutaj paseczkiem przytrzymujemy, wysuwamy całą tą planszę, odwracamy na drugą stronę a kosteczki już pięknie leżą. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Początkowo wydaje się to takie trochę głupkowate, wyciąganie tych kości, ale wszystko to. Naprawdę bardzo fajnie współgra i bardzo fajnie przyjemnie się to gra. No jak widzicie, wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie. Także jeśli będziecie mieli okazję kiedyś w Fossil zagrać, to zachęcamy, bo warto. Dzięki za uwagę, do kolejnego filmiku, cześć.